Cofnę się jeszcze, bo... Cofnę się jeszcze tam, bo tam jest działo podwójnie sprzężone, przeciwlotnicze. A okrągłe to chyba jakiś punkt obserwacyjny będzie pewnie. Ewentualnie może bunkier dla obsługi, gdyby bombardowanie było, to się chowali pewnie w nim. To pewnie całość to jest bunkier tutaj. Cofniemy się tutaj. I tu jest to działo. Jeszcze za czasów pełnej sprawności. Tak, wydaje mi się, że to jakiś punkt obserwacyjny dodatkowo połączony z tym. Aha, czyli tu wejścia od zewnątrz nie ma. To jest pewnie jakaś amerykańska armata przeciwlotnicza. Bofors może jakiś, nie wiem, zresztą Bofors to chyba szwedzki był. Albo niemiecki, cholera wie. Nie wiem, chyba szwedzki. Kolejny punkt. Nie wiem, jaką funkcję to mogło spełniać. To pewnie było kolejne takie działo, tylko że zdemontowane. Tam stoi pelotka też w polu. Za ogrodzeniem. Nie wiem, czemu to tak dali. I tu jeszcze jedna była. To były trzy działa w jednym miejscu. Wyobrażam sobie, jak to mogło pruć. No. Tutaj jakaś klapa do schronu. Zaraz zobaczymy, czy tu jest otwarty schron. Tak, można wejść. Wchodzimy do kolejnego. Tutaj chyba światło. Tak. Aha, i tam stąd można było wejść tam do tego działa. I wchodzimy do kolejnego bunkru podziemnego. A ten jest już pusty. A pewnie typowy było. No to są prycze. Niełatwa służba w takim bunkrze. Tak do przypomnienia, gdzie jesteśmy. Angelans Fort. Malutki. Ale tylko do obsługi tych działów przeciwlotniczych. Tutaj te schodki już do samego działa. Mark 36, to tak chyba USA, bo tu pisze coś. No. Raczej nie Bofors. Tylko po prostu amerykańskie działo. No i lecimy dalej.